aktywnie tutaj mieszkańcy działają na terenie tego obiektu. Co tutaj się dzieje? Głównie służy integracji mieszkańców. Głównie dwa sołeczka, Radanka i Czerwonka. Na Kołach Wschodniej również Radanka i Czerwonka. To był budynek starej szkoły. Dzisiaj jest. Absolutnie sobie leci najlepsze pod wiatr. Ile kosztowało przygotowanie tej świetlicy do takiego stanu wieczoru? Koszt całkowity 830 tysięcy.